Najpopularniejsza w świecie polska piosenkarka z koncertem w Szczecinie. Basia Trzeszelewska na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich zaprezentowała m.in. materiał z nowej płyty. W latach przerwy znów na scenie, z nowymi piosenkami i świetnej kondycji. Nowa płyta It's That Girl Again, czyli To znów ta dziewczyna, bardzo szybko osiągnęła status platynowej. Choć płyta nowa, to Basia wciąż ta sama. Ta sama chyba, tylko że może bardziej doświadczona, troszeczkę pewniejsza siebie, troszeczkę bardziej zrelaksowana, nie taka, nie przejmująca się każdym drobiazgiem, więc chyba w pozytywny sposób się zmieniła, tak mi się wydaje. Jakoś zaakceptowała się taka, jaką jest, już nie przesadza specjalnie z polerowaniem pracy, ze wszystkim, z perfekcjonizmem, to wszystko poszło na bok. Basia zawsze podkreśla wyjątkowość koncertów w ojczyźnie. To są dla mnie najważniejsze koncerty. Wszystko inne, tam jakiś Daleki Wschód czy Stany, to jest jak gdyby przygotowanie do występów w Polsce. Dla mnie one są, te koncerty są najważniejsze. Tutaj to są tacy sami ludzie. Ludzie w Polsce myślą w ten sam sposób jak ja i czują podobnie. Zaczynała w najpopularniejszym Girls Bandzie w Polsce, w Alibabkach. Później był Perfect, dalej zespół Matt Bianco, no i kariera solowa na światowym poziomie. Ale to wciąż nasza Basia Trzeszelewska. Tell me.